kilku miesięcy Daria lekceważyła uporczywy kaszel. Jednak kiedy kilka tygodni temu dołączyły do tego silne bóle w klatce piersiowej, zdecydowała się na konsultację u specjalisty. Przeszła szereg badań i dziś ma usłyszeć diagnozę. Zapraszam. Pani Dario, sprawa jest bardzo poważna. Przeanalizowaliśmy dokładnie pani wyniki. W prawym płucu stwierdziliśmy nowotwór. Sytuacja jest dość trudna i dlatego musimy szybko działać. Ale to co to znaczy, że operacja tak? Niestety. W pani sytuacji to niemożliwe. Przypadek jest nieoperacyjny. Jedynie chemioterapia. I nie ukrywam, że wiąże się to z przykrymi skutkami ubocznymi, ale niestety na to się musimy zgodzić. I nie będę owijał bawełnę. Sprawa jest pilna. Ustalmy plan leczenia. Będzie pani przychodziła do szpitala na kroplówki co tydzień. Dopóki będzie się pani czuła dobrze, będzie pani normalnie funkcjonować. Gdy poczuje się pani źle, trafi pani do szpitala. Ale jeżeli nie zdecydowałabym się na terapię, to tak realnie ile czasu? Bez terapii? 3 do 6 miesięcy. Rozumiem. Ja po prostu potrzebuję kilku dni. Umówię się do pana na wizytę za kilka dni, wtedy podejmę decyzję, dobrze? Nie za kilka dni. Tylko jutro. Pani nie ma czasu na zastanawianie się. Dzień dobry. Witam. Cieszę się, że pani przyszła. Panie doktorze. Pani Dario, kiedy rozpoczynamy chemioterapię? Pani nie ma na co czekać. I ja postanowiłam nie decydować się na chemioterapię. Co na to rodzina? Przyjaciele? To samo, ale to jest w ogóle bez znaczenia, bo ja już podjęłam decyzję i ja nie zmienię zdania. No cóż, robi pani olbrzymi błąd, ale nie mogę pani zmusić. Poproszę panią o napisanie krótkiego oświadczenia, że rezygnuje pani z terapii.